Dzień rozpoczął się jak zwykle. Pobudka, kąpiel, śniadanie. Unikała tylko rozmowy z rodzicami, bo po kolejnej próbie rozmowy o Krzyśku odniosła wrażenie, że zaczynają traktować ją, jakby miała jakieś odchyły od normy. Niby nic takiego nie mówili, ale tłumacząc z troską w głosie, że jest chyba trochę za duża na wymyślanie sobie wyimaginowanych przyjaciół, dawali do zrozumienia, że coś z nią chyba nie tak. Dlatego wolała nie mówić o tym ani z nimi, ani z ludźmi ze szkoły. A poza rodzicami i znajomymi ze szkoły nie miała nikogo, ponieważ rodzice od lat nie utrzymywali kontaktu ze swoimi rodzinami. Do szkoły odwiózł ją ojciec, ale tym razem nie odzywała się do niego przez całą drogę, a wysiadając szybko złapała plecak, nie dając mu buziaka na pożegnanie. I wymknęła się z samochodu, zanim w kieszeni zdążyło pojawić się coś słodkiego i pieniądze. W dół do szatni, potem schodami na pierwsze piętro. Dobrze znane miejsce w pierwszej ławce, w rzędzie przy wejściu do klasy. Zdawkowe powitanie z resztą uczniów i już dzwonek na lekcję. Szybko rozejrzała się po klasie. Byli wszyscy, poza Moniką i Karoliną. Dwiema papuszkami nierozłączkami, które nie odstępowały się na krok. Marysia poczuła lekkie ukłucie i niepokój, ale postanowiła to zignorować. Dwie lekcje minęły jak zwykle i kiedy na trzeciej, którą tego dnia była matematyka, zaczynała się rozluźniać, ktoś cicho zapukał do drzwi, które za moment uchyliły się, a w progu stanęła wychowawczyni. Marysi wystarczyło jedno spojrzenie. Blada, ściągnięta twarz nauczycielki mówiła wszystko, a widok dwóch facetów za nią, tych samych, co w dniu śmierci Krzyśka, dopowiedział resztę. Zanim polonistka zdążyła otworzyć usta, Marysia wstała i patrząc to na nią, to na dwóch mężczyzn, spytała chłodno: jak zginęły? Polonistka lekko drgnęła. Mężczyźni wymienili szybkie spojrzenia. Skąd wiesz? Spytała wychowawczyni. Wyczytałam z fusów, odparła Marysia, nie spuszczając wzroku z przybyłych na lekcję niespodziewanych gości. Poza tym tamci dwaj byli tu także wtedy, kiedy zginął Krzysiek. Ej, ale przecież ja żyję! Usłyszała głos z końca sali, a po klasie przebiegł cichy śmieszek. Marysia nie odpowiedziała. To mówił Krzysiek, ale nie ten, którego tak bardzo jej brakowało. Pytam, jak zginęły? Powtórzyła najbardziej chłodnym i spokojnym głosem, jaki potrafiła z siebie wydobyć. Mimo, że w środku wszystko wrzeszczało i zaczynało zwijać się z bólu. Nie fizycznego, ale psychicznego. Po stokroć gorszego niż fizyczny. Wypadek. Wczoraj wieczorem samochód dostawczy potrącił je na przejściu dla pieszych. Kierowca był pijany, niecierpiały. Marysia ciężko opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach. Przypomniała sobie, że dzień wcześniej przyjaciółki siedziały w szkole bardzo podekscytowane, bo wieczorem miały wybrać się na podwójną randkę. Niestety, nie za bardzo chciały zdradzić z kim. Mówiły tylko, że to o 2 lata starsi chłopcy z innej szkoły. Ale mimo, że niektóre dziewczyny próbowały wyciągnąć z nich coś więcej, nie zdradziły ani z której szkoły, ani nawet imion szczęśliwców, którym miały podarować kilka godzin swojego życia. A jak się dziś okazało, ostatnich godzin. Do końca dnia nie odzywała się do nikogo, a po powrocie do domu szybko złapała fotografię klasową, którą od pamiętnej nocy trzymała w szufladzie biurka. Ale na zdjęciu nic się nie zmieniło. Karolina i Monika stały objęte jako pierwsze z lewej w dolnym rzędzie. Uśmiechnięte i patrzące prosto w obiektyw. Urocza brunetka i sympatyczny rudzielec. Tak pełne życia, radości i planów na przyszłość.
niespodziewające się, że raptem kilka miesięcy później los, który postawił na ich drodze jakiegoś pijanego palanta, będzie miał dla nich zupełnie inny plan. Kolejne dni były bliźniaczo podobne do tych po śmierci Krzyśka. Zasypiała niemal w locie, kładąc się na łóżko. Budziła z bólem głowy. Szykowała się do szkoły. Ojciec odwoził ją pod bramę. Tyle tylko, że wchodziła do budynku, po czym wychodziła z niego drugim wyjściem i włóczyła się bez celu po mieście. Nie miała ochoty siedzieć na lekcjach. Nie chciała przebywać z ludźmi, którzy próbowali wmówić jej, że Krzysiek nie istniał. A nie wiadomo, co będą mówić o kolejnych ofiarach z ich klasy. Po południu szła na różaniec. Dziewczyny zginęły razem i razem stały w trumnach, w kaplicy. Mszę pogrzebową też miały mieć razem. Prawdziwa przyjaźń. Do samego końca. W kaplicy było tłoczno, z racji tego, że modlono się za duszę dwóch osób. Członkowie obu rodzin i przyjaciele każdej z dziewcząt mieszali się ze sobą, tworząc jedną, okrytą smutkiem i żałobą ludzką masę. Ktoś głośno mamrotał modlitwę, przesuwając w palcach kolejne koraliki różańca. Pozostali powtarzali słowa wraz z nim. Marysia siedziała wciśnięta w sam kąt sali żałobnej i udając, że modli się ze wszystkimi, spod opuszczonej głowy obserwowała pozostałych ludzi. Zastanawiała się, czy Karolina i Monika też znikną ze zdjęcia, rozmów i pamięci. Czy też Krzysiek rzeczywiście był wytworem jej wyobraźni? Nigdy co prawda nie należała do grona marzycielek i wydawało jej się, że raczej twardo stąpa po ziemi. Ale w obecnej chwili nie była już pewna niczego. Kompletnie niczego. Kiedy wróciła z różańca, drugiego dnia po wypadku, rodzice czekali na nią w pokoju. Kiedy tylko przekroczyła próg pomieszczenia, wyczuła lekkie napięcie wiszące w powietrzu. Rzuciła niedbałe cześć i nie czekając na odpowiedź, chciała zniknąć w swoim pokoju, gdy głos mamy zatrzymał ją w miejscu. Majeczko, możesz zostać z nami na moment? Westchnęła i usiadła w fotelu. Mając przed sobą ławę ze stojącym na niej talerzykiem z ciastkami oraz dwiema filiżankami kawy i kanapę, na której miejsca zajęli rodzice. Nie odzywała się, czekając na to, co mają jej do powiedzenia. Marysiu, czy wszystko u ciebie w porządku? Tata nie był mistrzem w zaczynaniu poważnych rozmów, a na taką się zanosiło. W porządku jak skurwysyn. Pomyślała dziewczyna, ale na głos powiedziała tylko: A jak myślicie? Martwimy się o ciebie, córeczko. Jesteś ostatnio jakaś nieobecna. Praktycznie w ogóle z nami nie rozmawiasz. A teraz 2 dni nie byłaś w szkole. Rodzice pochwycili zdziwione spojrzenie córki, bo tata dodał szybko: Dzwoniła twoja wychowawczyni, że wczoraj i dziś nie byłaś na lekcjach. A do tego podobno znów wspominałaś przy niej o tym swoim wymyślonym Krzyśku. Krzysiek nie jest wymyślony! Krzyknęła Marysia ostrym tonem, który zaskoczył ją samą. Ale na rodzicach nie zrobiło to większego wrażenia. Spojrzeli tylko na siebie, po czym oboje wlepili wzrok w córkę. Kochanie, wiesz, że chcemy dla ciebie jak najlepiej. Jeśli masz jakieś problemy czy kłopoty, to zawsze możesz do nas przyjść. Ale niepokoimy się ostatnio twoim zachowaniem. Te ucieczki ze szkoły, to milczenie albo mówienie o dziwnych rzeczach. Mama zawiesiła głos i westchnęła, co tata uznał za sygnał do zabrania głosu. Córuś, mamy dla ciebie propozycję. Nasz znajomy jest świetnym specjalistą, psychologiem. Może zaprosimy go na kawę i zamienicie kilka słów? A może od razu zamkniecie mnie w wariatkowie, co? Marysia zerwała się z fotela, trącając ławę, po której pociekła rozchlapana z filiżanek kawa. Nie potrzebuję psychologa ani psychiatry. A jeżeli wy macie taką potrzebę, to sobie z nim gadajcie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale daję słowo, że się dowiem.
i biedni będą ci, którzy próbują robić ze mnie wariatkę. Siedźcie sobie, pijcie kawkę, a ode mnie się odpierdolcie! Wykrzyczane słowa zaskoczyły zarówno rodziców, jak i córkę. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Ale nie trwała zbyt długo, bo Marysia z płaczem wybiegła z pokoju, nie bacząc na wołających ją rodziców. Drzwi, podobnie jak wtedy, gdy była w domu sama, zabarykadowała szafką i nie odpowiadała na pukanie rodziców ani ich prośby, żeby wpuściła ich do środka. W głowie kłębiło jej się tysiąc myśli. Łzy ciekły ciurkiem i nie potrafiła ich powstrzymać. Przecież nie zwariowałam. Do jasnej cholery nie zwariowałam. Krzysiek był. Karolina i Monika nie żyją, a ja nie wiem do kurwy nędzy, co się dzieje. Mamrotała w kółko do siebie, aż po długiej i wyczerpującej godzinie płaczu zasnęła wykończona. Kolejny dzień był dniem pogrzebu przyjaciółek. Klasa Marysi była tego dnia zwolniona z zajęć, ale dziewczyna dotarła na cmentarz sama, bez reszty osób ze szkoły. Msza, podobnie jak na pogrzebie Krzyśka, była dość długa, a kazanie tak piękne, że Marysia ponuro roześmiała się w duchu, że po dzisiejszym dniu ksiądz dołoży chyba ostatni hajs brakujący do kupna nowego samochodu. Dlatego tak pięknie opowiada o kimś, kogo nigdy pewnie nawet nie widział na oczy. Groby dziewczyn wykopane były obok siebie. Jak przyjaźń i nierozłączność, to nawet tutaj. Marysia tym razem na chłodno przeżyła całą uroczystość. Od wyprowadzenia zwłok z kaplicy do kościoła, aż do położenia ostatniego wieńca na bliźniaczo-podobnych grobach. Widziała płaczących dookoła ludzi, ale sama wtuliła tylko nos w szalik, nie potrafiąc wycisnąć z siebie nawet jednej łezki. Jakby cały ich zapas na najbliższe miesiące czy lata wylała już na pogrzebie Krzyśka i po nim. Po uroczystościach pogrzebowych spora ilość osób postała jeszcze trochę nad świeżymi mogiłami, ale mróz, który trzymał porządnie od rana, powoli przepędzał kolejnych żałobników do ich ciepłych samochodów i mieszkań. Tłumek nad grobami powoli, ale sukcesywnie przerzedzał się, malejąc z każdą minutą. Maryśka, idziesz? Trzyosobowa grupka z klasy zatrzymała się tuż koło niej, ale nie patrząc im w oczy, przecząco pokiwała głową. Miała jeszcze coś do zrobienia. Musiała wyjść stąd jako ostatnia. Żeby nikt nie zapamiętał, że została przy grobach sama, odeszła jako jedna z ostatnich. Zrobiła rundkę po cmentarzu i kiedy zaczęło się zmierzchać, wróciła do punktu wyjścia. Rozejrzała się szybko dookoła i nie dostrzegając nikogo w pobliżu, zmarzniętymi dłońmi wyjęła z kieszeni telefon, po czym szybko zrobiła kilka zdjęć grobów koleżanek. Wybiegła z cmentarza i dopiero na przystanku obejrzała zrobione pospiesznie fotografie. Nie były to arcydzieła tej dziedziny sztuki, ale zawierały to, na czym jej zależało. Tabliczki z nazwiskami dziewcząt i szarfy na wieńcach, z wyraźnie wypisanymi na nich imionami. Karolina i Monika. Uśmiechnęła się do siebie. Teraz będzie miała niezbity dowód, że nie oszalała, jeśli groby koleżanek w dziwny sposób wyparują, jak tabliczka z mogiły Krzyśka. Nie miała ochoty wracać jeszcze do domu. Zatem wysiadła z autobusu kilka przystanków dalej i poszła do galerii handlowej, żeby w jednej z kawiarni zjeść lody i wypić kawę. Nabierała pełną łyżeczkę zmrożonej słodyczy, by po chwili przepłukać usta gorącą kawą. Lubiła to uczucie nagłego schładzania i rozgrzewania i patrzyła na plączących się po galerii ludzi. Zabiegani, zatopieni w swoich myślach, zakupach i bezsensownym wydawaniu pieniędzy na rzeczy, w większości do niczego niepotrzebne. Nie wiedzieli, że tuż obok siedzi nastolatka, która właśnie wróciła z podwójnego pogrzebu
i nie ma pewności, czy jutro ktoś ze znajomych nie będzie próbował upierać się przy zdaniu, że Karolina i Monika nigdy nie istniały, a cała ceremonia pogrzebowa była tylko kolejnym urojeniem. Po odpoczynku w kawiarni Marysia przespacerowała się jeszcze po całej galerii, choć nawet nie zajrzała do żadnego ze sklepów, po czym postanowiła wracać do domu piechotą, mimo że zaczynało się robić późno, a zmierzch całkowicie zalał już miasto, rozświetlone latarniami i oknami licznych budynków. Nie bała się chodzić wieczorami. Czuła, że mimo śmierci trzech osób z klasy, nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Przynajmniej na razie. Powolnym krokiem zmierzała w stronę domu. Mimo coraz późniejszej pory, wcale nie spieszyło jej się do miejsca, w którym mieszkała. Od wczorajszej awantury, a właściwie jej wrzeszczeniu na rodziców, dało się wyczuć ochłodzenie relacji. Stosunki między ojcem, matką a nią można było porównać do szorstkiej przyjaźni Stanów Zjednoczonych i Rosji. Niby podają sobie dłonie, niby spotykają się czasem, ale jakby co, to guziki do odpalenia głowic jądrowych są gotowe. Ale Marysia miała to głęboko gdzieś, tak głęboko, że nie wygrzebałby tego nawet najlepszy proktolog. Czuła, że jej relacje z rodzicami zmieniły się, choć nie wiedziała czemu. Ale też nie wnikała zbytnio. Widocznie tak już jest, że czasami nie da się być ukochaną córeczką do końca życia. Nie rozumiała tylko, czemu rodzice nie chcą jej wierzyć w historię z Krzyśkiem i co ma znaczyć ta cała sytuacja w klasie. Ale to też nie zaprzątało jej umysłu bez przerwy. Mózg jakby celowo spychał wszystko, co z tym związane, w ciemne zakamarki świadomości. Jakby czekając, że pogrzebie je tam kurz zapomnienia i złom tysięcy innych spraw. Były krótkie momenty, że sama zaczynała się zastanawiać, czy to wszystko, Krzysiek, spacery, pocałunki, czułe słówka, potem śmierć i pogrzeb, to nie były urojenia. Aż do teraz, do śmierci i ostatniego pożegnania dziewczyn. Teraz wiedziała już, że nie wymyśliła sobie tego wszystkiego. Ale komuś bardzo zależy na tym, żeby tak myślała. Tylko komu? I dlaczego? Na to pytanie nie miała jeszcze odpowiedzi, ale liczyła na to, że ją znajdzie, zanim zwariuje. Do domu wróciła dopiero przed 22:00, zmęczona jak nigdy i przemarznięta na wylot. Ojciec siedział jeszcze z nosem w laptopie. Mama ze słuchawkami na uszach pisała coś na kartkach. Bez słowa zrobiła sobie herbatę. Wzięła kilka mandarynek i poszła do swojego pokoju. Nie miała apetytu, ale jakoś zmusiła się do przełknięcia słodkich, soczystych owoców. Chciała jeszcze poczytać przez chwilę książkę, ale zasnęła z telefonem w jednej i książką w drugiej dłoni. Rano budzik dzwonił dłużej niż zwykle, bo Marysia nie miała siły wstać z łóżka. Była spocona, jakby trawiła ją wysoka gorączka, co było zapewne efektem długiego spaceru w mroźny wieczór. Głowa bolała ją tak bardzo, że miała wrażenie, że zaraz eksploduje, zasypując cały pokój ostrymi kawałkami kości czaszki i szaro-czerwoną breją mózgu. Jej wyobraźnia ze szczegółami pokazała, jak wtedy wyglądałby dobrze znany pokój, zabryzgany fragmentami głowy. Obraz był tak sugestywny, że dziewczynę nagle zemdliło i musiała natychmiast pobiec do łazienki, w ostatniej chwili klękając przed muszlą i długo wymiotując, choć nie bardzo miała czym. Bo po wczorajszym dniu żołądek był praktycznie pusty i teraz tylko zwijał się w bolesnym pulsowaniu. Wstała w końcu, zdjęła przepoconą piżamę i weszła pod prysznic. Teraz poza głową bolał ją jeszcze brzuch i gardło. Wmusiła w siebie dwie połówki bułki z serem, bo czuła na sobie ukradkowe spojrzenia rodziców i wiedziała, że jeśli nie zje,
to będą dopytywać, co się dzieje, jak się czuje i tym podobne. Jakby w ogóle ich to interesowało. Bez słowa wsiadła do samochodu. Bez słowa wysiadła i weszła do sali. Na miejscach Karoliny i Moniki siedziały już dwie osoby. Asia, krótko ostrzyżona blondynka z lekką nadwagą i aparatem na zębach. I Michał, o pół głowy niższy od niej chłopak, ostrzyżony na zero i z wiecznym uśmiechem na twarzy. Byli jedyną klasową parą i nie dało się ich nie lubić. Teraz też siedzieli, rozmawiając i rozsyłając uśmiechy wszystkim wokół. Ale Marysia nadal czuła się tak źle, że nie zareagowała ani na to, że szybko zajęli ławkę po zmarłych dziewczynach, ani na ich wesołość. Nawiasem mówiąc, chyba lekko nie na miejscu, biorąc pod uwagę fakt, że w tak krótkim czasie klasa pomniejszyła się o 3 osoby. I miała niemal pewność, że gdy tylko spyta kogoś o Karolinę czy Monikę, to znów zdarzy się coś dziwnego. Dlatego wolała siedzieć cicho, cierpiąc zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jej aktywność tego dnia była zerowa. Wyrwana do odpowiedzi, od razu przyznała się, że nic nie umie, choć na pewno miała wiedzę w temacie, z którego miała być pytana. Jednak jej samopoczucie i obojętność, jaka ją ogarniała, nie pozwalały na jakikolwiek wysiłek umysłowy. Na kolejnej lekcji była kartkówka, ale jedynym, co napisała, to własne imię i nazwisko, żeby nauczyciel fizyki wiedział, komu wstawić 1. Nie pokusiła się nawet o przepisanie poleceń. Zamiast tego, ozdabiając kartkę szlaczkiem dookoła i 10 małych kwiatków na całej jej powierzchni. Wieczór był niemalże idealną kopią poprzedniego wieczoru. 0 rozmów z rodzicami. Tym bardziej, że w ogóle nie miała na to ochoty, a oni nie nalegali na konwersacje czy wspólne spędzenie czasu. Z tą tylko różnicą, że zjadła odrobinę rosołu zamiast mandarynek i nawet nie sięgnęła po telefon czy książkę. Senność, jaka ją ogarnęła, pozwoliła tylko na wślizgnięcie się pod kołdrę i ledwo przytknęła głowę do poduszki, już zasypiała. Jakby nagle traciła przytomność. Następnego dnia rano czuła się trochę lepiej. Zatem jeszcze przed pójściem do łazienki stanęła przy biurku. Przez dłuższą chwilę wpatrywała się w zamkniętą szufladę, jakby bojąc się, że kiedy ją otworzy, ze środka wyskoczy stado demonów, albo przynajmniej jadowity wąż. Wreszcie wzięła głęboki wdech. Przytrzymała powietrze w płucach, aż prawie zaczęła się dusić i wypuściła je z głośnym sykiem. No dalej, laska. Dasz radę. Albo wszystko będzie po staremu, albo po prostu zwariujesz i będziesz miała święty spokój. W psychiatryku chyba nie jest do kurwy nędzy aż tak źle. Wyszeptała do siebie i mobilizując całe posiadane jeszcze siły, objęła dłonią uchwyt szuflady i pociągnęła do siebie. Zdjęcie leżało tam, gdzie je ostatnio zostawiła, pod kolorowym notesem w jednorożce. Sięgnęła po nie i zbliżyła do twarzy, po czym głośno westchnęła. Wszystko było tak, jak się spodziewała. Tylko że wcale nie tak, jak powinno być. Karolina i Monika zniknęły ze zdjęcia, jakby nigdy ich tam nie było. W ich miejscu była ściana, na tle której stali uczniowie. Nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek tam były. Marysia wrzuciła zdjęcie z powrotem do szuflady, zatrzaskując ją z całej siły, po czym pobiegła do łazienki, żeby zwymiotować i wziąć długi, gorący prysznic, który i tak niewiele pomógł, bo cały czas trzęsła się, jakby była przeziębiona. Wybiegła z domu, nie czekając na podwiezienie przez ojca. Musiała się trochę przewietrzeć, a poza tym zwinęła leki uspokajające matki i chciała połknąć tabletkę jeszcze przed zajęciami. Nie wiedziała, czy to dobry pomysł, ale czuła, że jeśli tego nie zrobi, to
to rozpadnie się wewnętrznie jak stara skorupa z wykopalisk. Na szczęście pigułka zadziałała błyskawicznie i zanim minął pierwszy kwadrans lekcji, czuła już jej lekko otępiające działanie. Na przerwie po pierwszej lekcji przyszła jej do głowy pewna myśl. Odwróciła się w ławce w stronę klasy i spytała: Słuchajcie, czy ktoś z was ma może przy sobie zdjęcie klasowe, które robiliśmy na początku roku? Chciałabym coś zobaczyć. Ja mam. Odezwała się Marta, drobna, cicha dziewczynka z przedostatniej ławki. Pogrzebała chwilę w plecaku, po czym podała Marysi dobrze znajomy obrazek. Ta, siląc się na spokój, wzięła go od koleżanki i zmusiła do spojrzenia na fotografię. Poczuła, że jej serce zaczyna bić w takim tempie, jakby chciało zakończyć jej męczarnię. Fotografia była jej bardzo dobrze znana i identyczna jak ta w domu. Cała klasa, poza Karoliną, Krzyśkiem i Moniką. Bez słowa zwróciła zdjęcie koleżance. Spakowała plecak i wybiegła ze szkoły. Pierwszym autobusem dojechała na cmentarz, chociaż domyślała się, co może tam zastać. Jednak widok, który ujrzała, zaskoczył ją całkowicie. W miejscu grobów, które raptem kilka dni wcześniej przyjęły do swego wnętrza dwie młode osoby, stał potężny, rodzinny grobowiec z ciemnego, gładkiego marmuru. Na nim stał marmurowy anioł, który ze smutną miną zdawał się przyglądać nastolatce. Marysia poczuła, jakby coś ścinało ją z nóg. Ledwie trafiła tyłkiem na stojącą przed grobem ławkę, po czym zwinęła się w kłębek i siedziała tak kilka, może kilkanaście minut. Kiedy poczuła się odrobinę lepiej, zerknęła na napis na płycie. Grób rodzinny rodziny Łaniewskich. Zygmunt Łaniewski. Żył lat 57. Zmarł 13 czerwca 1975 roku. Barbara Łaniewska. Żyła lat 69. Zmarła 24 listopada 1991 roku. Marek Łaniewski. Żył lat 60. Zmarł śmiercią tragiczną 27 września 2008 roku. Wanda Łaniewska żyła... Tu pozostawiono puste miejsce, które miało wypełnić się za jakiś czas. Jak bardzo duży nie byłby ten grób, nie krył w sobie Karoliny Wojtkowiak i Moniki Leśniewskiej. Marysia poczuła się, jakby czas zatrzymał się, a jednocześnie pędził z zawrotną szybkością. Mętlik, jaki miała w głowie, sprawiał, że chciała wrzeszczeć jak opętana, a jednocześnie robiła wszystko, żeby nie wydobyć z siebie nawet piśnięcia. Telefon! Krzyknęła i zaraz szybko zakryła usta dłonią, rozglądając się wokół, jakby właśnie zrobiła coś bardzo złego i teraz bała się kary. Resztka zdrowego rozsądku nadal brała górę. W telefonie ma przecież zdjęcia grobów zrobione tuż po pogrzebie. Dłonie drżały jak u osoby z Parkinsonem, ale jakoś udało jej się odblokować smartfona i wejść w folder pliki. Ogólnie nie robiła zbyt wielu zdjęć, zatem przeglądanie folderu było krótkie i szybkie. Zdjęć grobów Karoliny i Moniki nie było. Łzy, których Marysia nawet nie próbowała powstrzymać, płynęły po twarzy i wsiąkały w szalik, ale nawet tego nie zauważyła. Przejrzała wszystkie foldery w telefonie. Po zdjęciach nie było nawet śladu. Nie jestem wariatką. Nie jestem kurwa wariatką. Mamrotała coraz szybciej, gdy wchodziła w kontakty w telefonie. Tak jak się spodziewała. Numery telefonów koleżanek także zniknęły. Wyczerpana krążyła bezmyślnie po mieście prawie do 22. Wtedy dopiero, niemal instynktownie, dotarła do domu. Bez słowa zamknęła się w swoim pokoju, zabarykadowała drzwi i włączyła komputer.
mimo przejrzenia wszystkich lokalnych stron internetowych. Nie było ich zbyt wiele, raptem kilka. Nie natknęła się nigdzie ani na informacje o śmierci dwóch nastolatek na przejściu dla pieszych, ani o tragicznym pobiciu młodego chłopaka, który szedł do szkoły. Wśród nielicznych zdjęć ze szkolnych wycieczek, które miała zgrane od ludzi z klasy czy z własnego telefonu, nie było nawet jednego, na którym znalazłby się choć fragment dłoni czy twarzy kogoś z nieżyjącej trójki. Wytłumaczenia całej sytuacji były następujące. Albo ktoś włamał się do jej komputera, usuwając odpowiednie pliki, albo nikt nie musiał się włamywać i zrobili to rodzice. Albo naprawdę ześwirowała. Jedynym ratunkiem będzie kaftan i pokój bez klamek. Pod wpływem impulsu podbiegła do biurka. Otworzyła szufladę, po czym szybkimi, nerwowymi ruchami podarła klasowe zdjęcie na dziesiątki drobnych kawałków, które podrzuciła do góry jak konfetti, wyjąc przy tym jak ranne zwierzę, schwytane wewnyki. Resztka rozsądku kazała jej wyć w ściągniętą z łóżka poduszkę, bo krzyk mógł przyciągnąć rodziców i nie wiadomo, jak skończyłby się ten wieczór. Wykończona do granic wytrzymałości, zasnęła na podłodze. Następny poranek był chyba najcięższym w jej życiu. Od spania na podłodze bolało ją całe ciało. Miała wrażenie, że w każdy mięsień ktoś wbija jej nóż albo setki szpilek. Od płaczu bolała cała twarz. Zapuchnięte oczy kłuły, jakby ktoś sypnął w nie garść soli, przemieszanej z potłuczonym na drobniutkie kawałki szkłem. Zdarte od wrzasku gardło dawało o sobie znać przy każdym wdechu czy przełknięciu śliny. Nie miała nawet siły się wykąpać, ale bijący od niej kwaśny odór wczorajszego potu niemal instynktownie zawiódł ją pod prysznic. Praktycznie bez udziału świadomości wykąpała się, ubrała i poszła do szkoły. Rodziców nie było, ale niewiele ją to obchodziło. Jeśli są jakoś wplątani w całą sytuację, to lepiej, że nie musiała ich spotykać. Jeśli nie, to powinni jej pomóc, a nie zajmować się własnymi sprawami. Tak czy tak, dobrze, że nie musiała rano na nich patrzeć. Nawet nie wiedziała, kiedy dotarła do szkoły. Choć jeszcze przed bramą zarejestrowała dźwięk dzwonka, co oznaczało, że jest spóźniona. Nie spiesząc się zbytnio, zeszła do szatni. Powoli zmieniła obuwie. Powiesiła kurtkę. Noga za nogą powlokła się na ostatnie piętro, gdzie miała pierwszą lekcję tego dnia, czyli biologię. Delikatnie chwyciła za klamkę i otworzyła drzwi. Cała klasa była już na miejscach. Nauczycielka właśnie sprawdzała listę obecności. Marysia jak co dzień odruchowo spojrzała na miejsce zajmowane kiedyś przez Krzyśka i zapiszczała z bólem jak kopnięty szczeniak. Na miejscu Krzyśka siedział Krzysiek. I to nie ten drugi, radośnie opychający się kanapkami co przerwa, ale Krzysiek, z którym jeszcze niedawno spędziła tyle pięknych chwil. Na początku nie zauważył, że weszła do klasy, ale kiedy usłyszał piśnięcie, spojrzał w jej kierunku i uśmiechnął się jak gdyby nigdy nic. Marysia jak w letargu spojrzała na kolejną ławkę, którą kiedyś zajmowały Monika z Karoliną. Kiedyś. I dzisiaj też. Zagadane ze sobą jak zawsze. Karolina szeptała coś na ucho Monice, która zachichotała cichutko, po czym dostrzegła Marysię, spoważniała i trąciła łokciem przyjaciółkę, po czym obie spojrzały na spóźnioną dziewczynę. Tego było już zbyt wiele, jak na biedną szesnastolatkę ze zszarganymi nerwami i powoli, ale uparcie, kroczącą chyba w kierunku szaleństwa. Ale okazało się, że to nie koniec chorych niespodzianek. Gdy zrobiła krok w stronę własnego miejsca w ławce, z
stanęła twarzą w twarz z samą sobą. Marysia zaczęła drżeć tak, że miała wrażenie, że zaraz rozpadnie się na kawałki. Spojrzała w oczy Sobowtóra. Siebie samej. Sobowtóra. To niemożliwe. To nie jest prawda. Nie jest prawda. To się nie dzieje, kurwa, naprawdę. To sen, albo nie wiem ale co. Ale na pewno nieprawda. Nieprawda. Jej tam nie ma. Nie ma mnie tam. Nie ma jej. Oczy dziewczyny, która zajmowała jej miejsce, a teraz stała przed Marysią. Identycznie ubrana i uczesana. Jak odbicie w niewidzialnym lustrze. Marysia spojrzała jej w oczy i przez ułamek sekundy ujrzała jakiś cień smutku, gdy tamta uśmiechnęła się lekko i dotknęła dłoni nastolatki. W tym momencie szala przeważyła się na ciemną stronę. Jej umysł litościwie rozpadł się na miliony kawałków, uwalniając tkwiącą gdzieś na jego dnie mroczną stronę. Marysia padła na kolana, wymiotując przed siebie i bezwiednie mocząc majtki i rajstopy. Kiedy opróżniła już żołądek i pęcherz, zaniosła się przeraźliwym wyciem, które zamieniło się w obłąkańczy śmiech. Gdy sanitariusze znosili ją do karetki, przypiętą pasami do noszy, twarz dziewczyny zastygła w przerażającym uśmiechu. Jak u Jokera. Ten uśmiech podobno utrzymywał się jeszcze przez kilka godzin. Ojciec Marysi siedział bez słowa w czystym, białym pokoju, na umeblowanie którego składało się tylko proste biurko, zamykana metalowa szafka i komputer z dużym monitorem, podzielonym obecnie na kilka jednakowej wielkości prostokątów. W każdym z nich był obraz z innej z kamer. Ojciec bez problemu rozpoznał własny salon, kuchnię czy pokój Marysi. Nowością dla niego był tylko obraz z pokoju szpitalnego, gdzie dziewczyna siedziała w kaftanie, miarowo kołysząc się w przód i w tył, niewidzącym wzrokiem patrząc w drugi kąt pokoju i mamrocząc coś do siebie. Z kącika ust powoli ściekała jej stróżka śliny. Zdajesz sobie sprawę, że przegiąłeś? Ojciec dziewczyny chciał, żeby jego głos zabrzmiał stanowczo, ale jednocześnie wiedział, że wyraźnie przebija w nim nutka bezsilności i strachu. Drugi z mężczyzn, starszy od ojca nastolatki i całkowicie już siwy, wydawał się nie słyszeć, co ten do niego mówi. Wpatrywał się uważnie w dziewczynę na monitorze, notując co chwilę coś w grubym, czarnym notesie. Dopiero po upływie mniej więcej minuty z trzaskiem zamknął notes, odłożył długopis na biurko i zimnym jak ostrze noża spojrzeniem obrzucił siedzącego nieopodal mężczyznę. Nie zgadzam się z tobą. Taki był plan. I wszystko poszło zgodnie z nim. Wszystko poszło zgodnie z planem? Ojciec Marysi już ledwo panował nad emocjami. Czyli twoim planem było, żeby młoda dziewczyna zwariowała i wylądowała w psychiatryku, robiąc pod siebie i bełkocząc? Nie do końca. Ale był to jeden ze scenariuszy. Głos starszego z rozmówców był tak opanowany i chłodny, że młodszy naprawdę zaczynał się go bać. Gdyby nie zaczęła dociekać, robić zdjęć na cmentarzu, to wtedy... To wtedy może zwariowałaby szybciej, tak? Ale że nie wyszło, że dzieciak okazał się być silniejszy niż sądziłeś, to trzeba było zmartwychwstania jej koleżanek i chłopaka i postawienia przed nią siostry bliźniaczki, o istnieniu której nie miała pojęcia. Wytłumacz mi, po co to wszystko, co? Możesz mi wyjaśnić? Mężczyzna wrzeszczał coraz głośniej, ale na jego starszym znajomym nie robiło to żadnego wrażenia. Dał mu wykrzyczeć zdanie do końca, po czym spokojnie odrzekł. W imię nauki, Marku. W imię nauki. I chcę ci przypomnieć, że ty też siedzisz w tym projekcie od kilkunastu lat. I jak dotąd nie miałeś z tym żadnego problemu. Fajnie było brać co miesiąc porządną pensję za granie roli rodzica, prawda? Darmowe, zagraniczne wyjazdy, kiedy ty niby byłeś w delegacji,
a twoja żona na szkoleniach też do tej pory pasowały. I darmowe, wybajeżone domy. A teraz co? Nagle taki obrońca wdów i sierot? Ojciec Marysi dyszał ciężko i resztką sił powstrzymywał się, żeby nie rozkwasić rozmówcy nosa. Ale nie było nawet mowy o tym, że doprowadzimy dziewczynę do takiego stanu. Czy ty, kurwa, masz w ogóle jakieś uczucia? Siwy mężczyzna uśmiechnął się lekko, co jeszcze bardziej zirytowało i tak wściekłego już rozmówcę. Mareczku, a czy mam ci przypomnieć, nad czym pracujemy od lat? Nad ludzką psychiką, nad każdym jej zagadnieniem, nad jasną i ciemną jej stroną. A ty w umowie, o ile dobrze pamiętam, zobowiązałeś się wykonywać polecenia i nie angażować emocjonalnie w relacje z obiektem. Mała i tak miała dużo szczęścia. Gdyby nie my, to i ona, i jej siostra bliźniaczka do teraz siedziałyby w domu dziecka. Powinny dziękować losowi, że dotarliśmy do nich, gdy miały pół roku. Myślę, że świetnym pomysłem było też to, że rozdzieliliśmy je od razu. I że Maja, siostra Marysi, była wtajemniczona we wszystko. Dzięki temu finałowy moment poprzedniego etapu badań był naprawdę, jakby to powiedzieć, widowiskowy. Widowiskowy? Dzieciak zżygał się i zeszczał przy całej grupie, a ty nazywasz to widowiskowym finałem? O, byli na to przygotowani. Przecież od początku cała jej klasa uczestniczyła w projekcie. Zobacz, ile pracy w to włożyliśmy, ile lat. I też powinni być szczęśliwi, że nie siedzą w bidulach. Ba, mało tego, nawet zarabiają jakieś pieniądze. Ojciec nadal oddychał ciężko, ale złość ponownie zaczęła ustępować pola strachowi. Jego kolega, podobnie jak córka, chyba przekroczył cienką linię, dzielącą normalność od szaleństwa. Z tą tylko różnicą, że ona stała się ofiarą, a on katem. A nie boisz się, że młodzi zaczną kiedyś opowiadać komuś o wszystkim? Że zdemaskują cały twój pojebany eksperyment? Że Maja opowie, co stało się z jej siostrą Marysią? Siwy podniósł delikatnie brwi, ale poza tym z jego twarzy nie można było nic wyczytać. O, myślę, że nie ma takiej opcji. Zbyt długo pierzemy im mózgi. Zbyt długo są w naszych rękach. A nawet jeśli tak by się stało, zawsze możemy zamknąć ich w tym samym szpitalu, co Marysię. O, właśnie przyszło mi coś do głowy. Ciekawe, jaka byłaby reakcja dziewczyn, gdyby uśpić je gazem. Tak jak często robiliśmy to z Maryśką i w nocy zamienić miejscami. Gazem? Ach, dokładnie to był podtlenek azotu z małą domieszką czegoś ekstra. No i oczywiście ze zmniejszoną zawartością tlenu. No nie dziw się tak. Przyznaję, że kilka razy twojej żonie i tobie też zmuszeni byliśmy go podać. Jest praktycznie bezwonny i bezpieczny, choć czasem powoduje ból głowy, co ostatnio mogłeś zaobserwować u Marysi. Ale wracając do tematu. Młodzi są pewniakami. Zrobią, co im każe. A jeśli nie, to tak jak mówiłem. Psychiatryk albo prawdziwe groby. Myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Ale jakby co, jestem na to gotowy. Ty chory skurwielu! Ojciec nastolatki postanowił dłużej nie pohamowywać swojego gniewu. Złapał mężczyznę za koszulę i mocnym ruchem przyciągnął do siebie. Masz ją z tego wyciągnąć, rozumiesz? A potem odpierdolić się od niej i ode mnie raz na zawsze. Nie będę dłużej dla ciebie pracował, ty gnido. O, kolega składa wymówienie. Wiesz, że w przypadku pracy dla instytutu takiego jak nasz, nie jest to takie proste? W dupie mam ciebie, instytut i pracę. I radzę ci, wyciągnij małą z tego stanu jak najszybciej. Wracam tu za kilka dni i jak nie będzie poprawy, to zatłukę cię gołymi rękami. Wzburzony mężczyzna odepchnął od siebie starszego kolegę,
i skierował się w stronę wyjścia. Siwy naukowiec spokojnie pozwolił opuścić mu pomieszczenie i w kamerach obserwował, jak szybkim krokiem przemierza korytarze i udaje się do wyjścia. Wygładził zgniecioną na torsie koszulę i powiedział cicho: szkoda, Mareczku, że się nie dogadujemy, bo lubię cię, chłopaku. Wyjął z kieszeni telefon i powiedział rozmówcy kilka krótkich słów, po czym rozłączył się. Tymczasem Marek, wściekły jak nigdy dotąd, wybiegł przed bramę budynku i zaczął iść wzdłuż muru. Do parkingu, gdzie stał jego samochód, miał jakieś kilkaset metrów. Idiotyczny zakaz zabraniał osobom, które nie były zatrudnione w tym konkretnym budynku, na parkowanie w jego pobliżu. Idąc, wyciągnął z kieszeni telefon. Wiedział, co musi zrobić. Miał kolegę w mediach ogólnopolskich, do których raczej nie sięgały macki instytutu. Wszedł na pasy, szukając numeru do znajomego. Był tak wzburzony, że nie usłyszał nawet kiedy do pasów zbliżył się jadący ze zdecydowanie nadmierną prędkością potężny SUV. Kiedy go ujrzał, było już za późno. Samochód z całym impetem zgarnął go z pasów. Wypuszczony z dłoni telefon poszybował w powietrzu, roztrzaskując się o chodnik. Ciało Marka z dużą siłą uderzyło o asfalt, jednak nie zmarł od razu. Stało się to dopiero wtedy, gdy SUV na wstecznym biegu przejechał po nim, a potem z piskiem opon ruszył przed siebie, kolejny raz przejeżdżając po jego ciele i prawym tylnym kołem miażdżąc czaszkę. Ostatecznie oddalił się, by po chwili zniknąć za zakrętem. Patronami honorowymi są Antoni Michalski, Krzysztof Bernaciak, Tomasz Zabawa, Paweł Bednarczyk. Patronami Mystery TV są Natalia von Riva, Magdalena Rzeźniczak, Adrian Potrzebowski, Daniel Esel, Marcin Pielak, Jan Pawiński, Dariusz Waligura, Paweł Szuszkiewicz, Aleksandra Roszkiewicz, Tomasz Jakubowicz, Radosław Rowiński, Adam G., Mariusz Popek, Mateusz Musielak. Scenariusz Staszek Orłowski. Czytał Jakub Rutka.